Witam Was. Dzisiejszy temat kobiety o Chrystusie. Pierwsza myśl, która mi przychodzi, dotycząca osoby Chrystusa, to to, że jest Bogiem, Bogiem, który jest trójjedyny, Bóg Ojciec, Bóg Jezus Chrystus i Bóg Duch Święty. I Jezus przyszedł na ziemię w ludzkiej postaci, aby po prostu zbawić człowieka, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego. I Słowo Boże mi o tym mówi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem. Nie ma nikogo innego, kto mógłby się za mną stawić. Nikt inny nie mógł ponieść tej ofiary. Jezus to uczynił z miłości, z posłuszeństwa. I w Słowie Bożym jest taki werset: albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. To jest w pierwszym liście Tymoteusza 2:5. Jeżeli ktoś by wątpił, kto słucha, że Jezus nie zbawił, Jezus zbawia i Jezus jest prawdziwym Synem Boga i jest moim Zbawicielem, przyszedł do mojego życia i mnie uratował. Był taki dzień i dzięki Jego ofierze, dzięki tej drogocennej, przelanej krwi na krzyżu, dzięki łasce, którą mi okazał, mogę żyć usprawiedliwiona, oczyszczona z grzechów, które po prostu na mnie ciążyły. I Słowo Boże mówi, tu jest to w liczbie mnogiej, ja to powiem do siebie, z listu do Kolosan, że wymazał obciążający mnie list dłużny, który się zwracał przeciwko mnie ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Idąc dalej, Jezus jest moim orędownikiem, czyli tym, który się po prostu wstawia za mną u swojego Ojca. Patrzy na mnie przez krew swego Syna, Ojciec. I kiedy przychodzę, muszę nieustannie cenić sobie i pamiętać to dzieło zbawienia, to, że przez Jezusa mogę stawać przed Bogiem. I z listu do Rzymian, werset. Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Więc Chrystus jest tym, który mnie rozumie. Rozumie, wie, przez co przechodzę, zna moje rozterki, zna moje smutki. I kiedy do Niego przychodzę, to jest tym mocnym ramieniem, na którym ja mogę się oprzeć. I nie tak dawno, miesiąc temu, rozbolała mnie bardzo noga. Praktycznie to promieniowało na całą nogę. Oczywiście ja jestem antylekarzowa, że tak powiem. Po prostu jak ja mam iść do lekarza, to nie chcę. Mówię, Panie, Ty jesteś moim lekarzem. Ty jesteś tym, który może mnie uzdrowić. I prosiłam tutaj o modlitwę. Gdzieś ten ból przechodził, ale wracał. Jak uśtykałam, było mi słabo, było mi ciężko z tym. Nie mogłam usiedzieć, kręciłam się w prawo, w lewo. No, był to taki niefajny ból i on po prostu gdzieś tam się nasilał. Później znowu było go mniej, znowu się nasilał. Ale mówię, Panie Boże, będę wołać do Ciebie. Będę wołać, bo Ty jesteś moim lekarzem. I Ty jesteś tym, który uzdrawia. I dzisiaj tą nogę mam sprawną. Ja nawet nie mogłam po prostu podnieść palców. Nie mogłam się wspiąć na palce. I Bogu za to dziękuję, że jest tym, który uzdrawia. Dalszą rzecz, którą tu mam wpisaną. Jezus jest arcykapłanem. W liście do Hebrajczyków jest napisane, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Więc rozumie mnie, przez co przechodzę, bo sam był odrzucony, miał ciężkie chwile, i rozumie tak samo mnie, kiedy ja jestem słaba, kiedy odchodzą gdzieś siły, po prostu kiedy coś mnie przerasta. I On mnie w tym rozumie.
za wyjątkiem grzechu, którego nie popełnił. Jest moim przewodnikiem. Od Niego mam Słowo Boże, poprzez które to koryguje moje życie, wskazuje swoje doskonałe rozwiązania. Kiedy szukam Go, w Słowie, On daje swoje rozwiązanie, daje wersety, kształtuje mnie na, kształtuje mój Boży charakter we mnie, co jest ciężkie, czasami karci, napomina, czego potrzebuję, gdzie popełniam błędy i pokazuje mi to, po prostu pokazuje mi to w swoim Słowie. I tutaj z dalej z Hebrajczyków mam werset wpisany 4,16, tamten był 4,15. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I tak myślałam o tym temacie też, to przyszło mi Słowo Boże tak w całości i zaczęłam sobie to dzielić, że w Starym Testamencie przypominały mi się kobiety, które są w Biblii zapisane, które przeżywały różne historie i Boże działanie, które było, które Bóg przynosił do ich życia. I w Starym Testamencie właśnie możemy przeczytać, jak kobiety doświadczały tego Bożego działania. I przypomniała mi się historia o rozmnożeniu oliwy. I w tym Starym Testamencie mówię, Panie, Ty działałeś przez proroków najczęściej. Prorok przychodził i pomagał kobiecie, mówił jej, co ma zrobić. I ona posłuszna przyjmowała to słowo i później widziała cud, który się wydarzył, to rozmnożenie oliwy. Przecież to była osoba, ta kobieta była osobą, była wdową po uczniu prorockim. I Pan Bóg się troszczył i posłał do niej proroka i prorok powiedział, masz zrobić to i to, masz te naczynia zebrać. Czy jeszcze wdowa z Sarepty, to było wcześniej, też mi się przypomniało, to jest Księga Królewska, druga Księga Królewska. Później przeszłam dalej do Nowego Testamentu i też Marcin czytał te fragmenty o Samarytance. Przypomniała mi się wdowa, której syn umarł i Pan Jezus się użalił i tego wskrzesił tego młodzieńca z Nain. Kobiety doświadczały Bożej pomocy i też było to tak, że mogły go naocznie widzieć, po prostu twarzą w twarz. Maria, która siadała u stóp Jezusa i słuchała, karmiła się Jego słowem. Więc te osoby mi się przypominały. Przypomniała mi się też ta kobieta, która była chora na krwotok. I ona lgnęła do Jezusa, ona chciała tego uzdrowienia. Mówię, Panie, przecież jeżeli ona tak lgnęła do Ciebie i pragnęła tego uzdrowienia, to ja też mogę przychodzić. I to jest cudowne, że to jest po prostu na przestrzeni wieków. Bóg działa, Bóg jest żywy, niekończący się, niezmienny. I dzisiaj, jak patrzę też na Was, na kobiety, to jestem zbudowana, jak się dzielicie, co przeżywacie. I jeszcze idąc dalej, Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, poszedł do swego Ojca, a później wcześniej jeszcze powiedział, że po prostu przyjdzie Duch Święty, Pocieszyciel. I faktycznie On został zesłany i my dzisiaj możemy być świątyniami Ducha Świętego. Duch zamieszkał w nas i to jest cudowne i możemy być świadkami Jezusa. Na przykład tutaj mi się też przypomniała Lidia z miasta Tiatyry, która słuchała, jak głosił Paweł. I dosłownie jest napisane, której Pan otworzył serce, skłaniała się do tego, co mówił Paweł. I dalszą konsekwencją był chrzest. I my tak samo to przeżywamy. Bóg działa i dalsze kroki czyni w naszym życiu. I następuje chrzest, nowe zrodzenie. Bóg nam pokazuje wiele rzeczy, mi pokazuje.
I to jest właśnie cudowne, że uczynił mnie świątynią Ducha i pragnie, bym oddawała Mu po prostu chwałę, nieustannie chwałę. I to jest, że kiedyś, nie tak dawno nawet, dzieliłam się tym świadectwem na grupie domowej. Świadectwo wcześniejsze, bo dotyczące ciąży, po Jeminie kolejna ciąża, która po prostu poroniłam tą ciążę. Później po jakimś czasie znowu zaszłam w ciążę i znowu poroniłam. I wtedy stanęłam przed ścianą. To mi Bóg przypomina. Ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć Panu Bogu. Po prostu mówię, Panie, nie wiem, co powiedzieć. Stoję przed ścianą, nie wiem, co powiedzieć, brakuje mi słów. Nie dostałam wtedy wersetu. Nawet może gdzieś nie szukałam tego wersetu, pocieszenia. Ale jedna myśl mi przychodziła. I to dostałam taką lekcję wtedy od Pana Boga. I gdzieś jak czasami bym chciała coś podważyć, może, nie wiem, może zrezygnować z czegoś, to Bóg mi to przypomina. Jedyna myśl, jaka mi przychodziła wtedy, to jest, że Pan Bóg się nie myli. Że to, co się wydarzyło, po prostu nie jest jakąś pomyłką, że nic Mu nie umyka. I nie mogłam podważyć Słowa Bożego. Ja mówię, Panie Boże, nie mogę. Nie mogę, bo bym skłamała. Ty taki nie jesteś. Ty jesteś prawdą. Ty jesteś Bogiem wiernym. Ty jesteś tym, który wszystko wie. I Pan Bóg mnie pocieszył i też nauczył mnie tej lekcji właśnie, że jest Bogiem, który wszystko trzyma w swoim ręku, któremu nic nie umyka. I nawet nie podważaj, po prostu Ty jesteś prawdą i koniec, to jest prawda, dałeś mi Słowo Boże i tak jak tam jest napisane, tak mam to przyjmować. I jak patrzę na was, patrzę na siebie, widzę różne osobowości, różne twarze, różnie wyglądamy, różne mamy temperamenty. Oczywiście Pan Bóg nas zmienia też w tym, ale jedno jesteśmy w duchu i możemy być w Kościele, jesteśmy przyłączeni do Kościoła i jeżeli o czymś mówimy, to mówimy o tym samym, o Słowie Bożym, o tym, co przeżywamy i jak Bóg działa w naszym życiu. I Bóg obdarza nas swoją mądrością, mocą, chce nas prowadzić, każdą z nas. To jest wspaniałe, że kobiety też tego mogą doświadczać, że są uczniami Jezusa tak samo. I na zakończenie chciałam przeczytać jeszcze, że w Chrystusie otrzymałam bogactwo do zwycięskiego życia, żebym o tym nie zapominała. I to jest też dla was. Przeczytam na zakończenie list do Efezjan, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, tak, od 3 do 1. Znany fragment. Od 3 do 11. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej.
Amen. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.